Włosi w eksperymentalnym składzie pokonują Estonię aż 4 do 0. Cristiano Ronaldo, czwartym strzelcem wszechczasów. Czy jednak Juventus powinien poważnie zastanowić się nad rozwiązaniem kontraktu z Portugalczykiem oraz wygasające kontrakty, czyli który klub dogada się ze swoimi zawodnikami? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy! Błądziornisi, małami ci sportowi czwartek 12 listopada 2020 roku witam was serdecznie. Kłaniam się przed wszystkimi. Pozdrawiam słuchaczy na Spotify, wszystkich, którzy słuchają teraz tego przeglądu prasy w formie podcastu. No, słuchajcie, dzisiaj trochę w odmienionych okolicznościach przyroda, ale tak jak wspominałem wczoraj, mam dwa dni wolnego, ale nie mogę pozwolić, żeby przegląd prasy poranny, popołudniowy czy wieczorny, bez względu na to, kiedy go oglądacie czy słuchacie, się nie odbył. W związku z tym dzisiaj również porcja świeżych informacji po meczu Włochów, po meczu Polaków, o których o którym dzisiaj akurat może nie wspomnimy zbyt wiele po meczu Portugalii, w którym Cristiano Ronaldo zanotował kolejne trafienie. No o czym prasa o tym za sekundę, ale najpierw spieszę z wieścią. Wczoraj miałem niebywałą przyjemność gościć w studiu kanału sportowego. Rozmawialiśmy razem z Michałem Polem, Michałem Borkowskim i Tomkiem Lipińskim o calcio, o tym co dzieje się we Włoszech, o tym, o czym pisze włoska prasa, no i o całej sytuacji, o której rozmawiam również z wami. Codziennie zapraszam serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Rozmawialiśmy dobre półtorej godziny. Przesympatyczna dyskusja. Link do filmu, do którego obejrzenia Was zachęcam, znajdziecie w opisie tego w przeglądu prasy. A tymczasem, słuchajcie, zerknijmy na pierwsze strony, na okładki dzisiejszych wydań dzienników, włoskich dzienników sportowych Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Quotidiano Sportivo. no Mecze reprezentacji oczywiście, gdzieś tam pojawia się COVID, jak widzicie, na Corriere dello Sport, na okładce Corriere, ale również kontrakty delikt na okładce. Tutto Sport oraz Ronaldo z kolejnym, no może jeszcze nie rekordem, na pewno swoim rekordem, ale kolejną ważną statystyką. No i pytanie, czy Ronaldo będzie strzelcem? Wszechczasów numer 1? to ciekawe. Ciekawe zagadnienie. W związku z tym troszeczkę się mu przyjrzymy, choć o Ronaldo mówi się dzisiaj, jak możecie się domyślać, również w innym kontekście, to znaczy, czy Juventus powinien się z nim rozstać. O tym też pogadamy. Przyjrzyjmy się okładkom z bliska. Turyński Tutto sport mówi o Delichcie który w końcu po tej przerwie na mecze reprezentacji wróci do gry. No i wywiad z. Czy w zasadzie wypowiedź z Brio, Sergio Brio, który go chwali, to fundamentalne wzmocnienie Juventusu Holender na pewno odpali, mówiąc kolokwialnie, i pociągnie Juventus za sobą, tak jak Cristiano Ronaldo po swoim powrocie. Tymczasem kontuzja mięśniowa Rabio, który nie wystąpi, czy nie wystąpił w meczu Fra Francuzów, no i wróci do Turynu z urazem. Zobaczymy, jak długa będzie przerwa w grze pomocnika Bianconeri. Oczywiście wzmianka również o meczach zarówno Włochów jak i Portugalii o Mercato Torino oraz o tym meczu towarzyskim Interu z Moncą przypomnijmy najbliższy piątek Godzina 15. Adriano Galiani po raz pierwszy w Apiano w tej roli z nowym klubem, znaczy już nie takim nowym, ale w, z, ze swoimi podopiecznymi zmierzy się z ekipą Nera Zurich. Corriere dello Sport y, oczywiście zdjęcie Włochów, Poker Italii, choć bez Manciniego, no w zasadzie z Manciniem, ale w wirtualny sposób. Y, Dopieta Grifo y, ciekawy wieczór młodego Włocha, znaczy młodego, 27 lat, oczywiście młody piłkarsko już tak powiedzmy w połowie połowie drogi, tymczasem Covid il calcio al contrataco. Uspójnienie zasad dotyczących postępowania z kwarantanną, z tą izolacją, ze słuchaniem się lokalnych władz sanitarnych, tych lokalnych sanepidów, o których dyskutujemy od kilku dni, to kwestie fundamentalne, które ma regulować nowa wersja protokołu, czy w zasadzie doprecyzowana wersja protokołu Włoskiej Federacji Piłkarskiej. No i pytanie, które stawia tutto Sport, czy sprzedać Ronaldo? Teraz Juventus może się nad tym zastanowić i to jeden z tematów dzisiejszego przeglądu prasy. Gazeta dello Sport kontynuuje powiedzmy ten temat przyglądając się kontraktom wygasającym niektórych zawodników, m.in. Donnarumy, Lautaro Martineza i Paulo Dybali. Trzy sytuacje z jednej strony podobne, z drugiej strony jakże odmienne w kontekście losów, potencjalnych losów tych zawodników w swoich klubach. Telepoker Italia, czyli wzmianka o meczu, no, przypomnijmy to był mecz towarzyski, ale potrzebny Włochom, zwłaszcza w kontekście rankingu FIFA. Michajlowicz, który wydaje autobiografię, Ronaldo, który ma już 746 goli na koncie, a także no, te kwestie protokołowe, kwestie mm, w, w, złamanych zasad mm, opisanych przez protokół, kwarantan i tego, jak zawodnicy powinni się zachowywać. O tym też dzisiaj troszeczkę powiemy. I Quotidiano Sportivo, Cier sei. No właśnie CR746, który przechodzi do historii w kolejnej w powiedzmy, w kolejny sposób w. No, Słuchajcie, dogania Puszkasza. Węgra, który był do tej pory na, czwartym, na czwartej pozycji w rankingu wszechczasów, strzelców wszechczasów. Teraz współdzieli go z Portugalczykiem. Wzmianka również oczywiście o meczu Włochów oraz o Lazio, które cały czas boksuje się z tym tematem tamponi, wymazów, wyników. A także wzmianka o Mario Balotelli, o którym wczoraj porozmawialiśmy również przez chwilę z, w programie Kurwa Sud na kanale sportowym, że trenuje. Z... Z amatorami z Fra Francia Corty i chce, ma ambicje wrócić do Serie A, a także do reprezentacji Włoch. Pytanie, czy ta sztuka temu dżentelmenowi, no jakkolwiek to trochę nadużycie, chyba nazywanie balotellego dżentelmenem, ale okej, okay, czy ta sztuka mu się powiedzie, czy ta sztuka mu się uda. Dobrze, zaglądamy do środka. Zanim to, chciałbym podziękować Wam serdecznie za każdą subskrypcję, którą zostawiacie na tym kanale. Zachęcam do kliknięcia dzwonka, bo już chyba dawno Was do tego nie zachęcałem. Wtedy na pewno dostaniecie, jeśli oczywiście YouTube nie zawali sprawy, powiadomienie o każdym filmie, który wgrywamy na nasz kanał. Tymczasem słuchajcie, przechodzimy pędem do przeglądu prasy wewnątrz, czyli sięgamy do środka La gazety dello Sport, No i zacznijmy bądź co bądź od towarzyskiego, ale jednak meczu kadry Adzurich. Mancini w domu, Evani na ławce, Grifo na boisku, no i Estonia powalona przez drugi garnitur, powiedzielibyśmy Adzurich, 4 do 0 do pieta. Grifo, z golami również Orsolini, no i słuchajcie, Federico Bernardeski. co w perspektywie ocen tego piłkarza w za grę w klubie może wydawać się pewnym wydarzeniem. Televittoria, te, tak artykuł swój tytułuje dzisiaj La Gazeta dello Sport, nawiązując oczywiście do tej wirtualnej obecności Roberto Manciniego z kadrą. Wczoraj kadrę poprowadził w jego imieniu Alberico Evani, który jest jego wice, tak, jest wicetrenerem, ale Mancini w związku z tym, że odbywa kwarantannę, nie mógł być obecny na stadionie we Florencji, ale cały czas był w kontakcie ze swoim sztabem. No i cóż, udało się, ten wirtualne, wirtualne dowodzenie. Choć oczywiście, Ewaniemu trzeba oddać i Iwialemu, który wczoraj pełnił z kolei rolę wice na miejscu, czyli normalne ta, tę, tę rolę, którą odgrywa normalnie Evani. Włosi pokonują Estonię, Gioelli Ditalia. Przyjrzyjmy się statystyce, Autorstwa Opta Paolo. 14 strzałów na bramkę, 14 strzałów w ogóle, z czego 7 na bramkę w wykonaniu Włochów bez celnego strzału Estonia. No i przytłaczająca przewaga na boisku, 70 ponad procent, 71 procent posiadania piłki przez Włochów. Całkiem dokładni Włosi byli, nie dość, że niemal 3 razy więcej podań, to prawie 90% z nich było dokładnych, też niemal 3 razy więcej dośrodkowań. No, klasa przeciwnika była widoczna, mimo że Italia w eksperymentalnym składzie, no bo Sirigu, Sirigu w bramce, no okej, okay, ale Grifo w ataku, Gagliardini, Tonali w środku pola, Lazania, Bernardeski, Soriano w napadzie, to nie jest pewnie ta Italia, która wystąpi na turniejach o stawkę, czy chociażby w niedzielnym meczu z Polską, bo przypomnijmy, w najbliższy weekend Włosi mierzą się u siebie, zresztą z Polakami, zobaczymy jak ten mecz się potoczy. Teraz wygrywają Gazeta dello Sport wybiera oczywiście i karierę najlepszych i najgorszych zawodników. Przyjrzyjmy się w związku z tym indywidualnym ocenom. Ewanio co na 6,5, Italia w ogóle na 7, jak widzicie. Najlepszym grifo, no i z komentarzem Brawo, brawo, grifo. Vincenzo Grifo, 27-latek, reprezentujący na co dzień barwy klubu SC Freiburg. No właśnie, sam przyznał, że co prawda gram na co dzień w Niemczech, ale moje serce bije w, we Włoszech. No i ten wieczór faktycznie do zapamiętania powiedzielibyśmy. Grifo z dwiema bramkami, z dwie... dwa gole i, i siódemka dla Gazety dello Sport, tytuł najlepszego gracza tego meczu. Najgorszym, zobaczcie, tonali, najsłabszym. Gazeta komentuje tę ocenę. Cały czas tonali w, pod brzemieniem czy pod znakiem efektu Milanu, to znaczy nieśmiały, nie był liderem na boisku. To nie jest prawdziwy tonali, ale od razu gazeta tonuje nastroje, gdyby ktoś chciał krytykować przesadnie młodego Włocha. Mówi, pisze gazeta, że to nie jest ten prawdziwy tonali i dajmy mu czas. To cały czas jest młody zawodnik i należy na niego Poczekać. Bernardeski z siódemką i komentarzem, który można by, słuchajcie, przykleić również, myślę, pod nazwisko chociażby Christiana Eriksena, to znaczy zawodnik, który w klubie się szarpie, w którym się męczy, ale w reprezentacji odpala i cieszy się grą. No bo Bernardeskiego występ skomentowano w ten sposób, że ewidentnie widać, że problem w Juventusie tego zawodnika jest natury psychologicznej, ta blokada jest w głowie przede wszystkim, a nie w nogach, bo on nadal umie grać w piłkę, co pokazał chociażby we wczorajszym meczu, zresztą wpisał się na listę strzelców. Bastoni na siódemkę, reszta na 6,5 i pół szóstkę. Podobnie ocenia Corriere dello Sport, może innego zawodnika wybiera najgorszym piłkarzem tego spotkania, bo Lazanie, którego nazywa wręcz ciałem obcym tej drużyny, gdyby nie to, że oczywiście musimy brać pod uwagę COVID i wszystkie problemy, z którymi mierzą się dzisiaj zawodnicy najlepszym Grifo, bez, bez zaskoczenia, Bastoni na siódemkę, Bernardeski 6,5, ale podobny komentarz. Pirlo powiedział, pisze Corriere dello Sport, w zasadzie pana Alberto Polverosi, autor tych not, że chłopak musi odnaleźć z, z powrotem tę przyjemność z gry w piłkę. No i w tym, tego wieczora było widać, że faktycznie on to lubi, faktycznie on to potrafi. No i pytanie, czy teraz wróci w lepszym nastroju i w lepszej formie do Juventusu. No dajmy jeszcze ten półtora tygodnia, no bo jeszcze mecz, mecz z Polską, między innymi. Bośnia czeka, ale to będzie pytanie, na które będziemy chcieli, czy również kibice Juventusu będą chcieli znaleźć odpowiedź. O najlepszym wspomniałem Bastonim 7, wspomniałem reszta podobnie 6,5, 5,5. Właśnie Tonali również z 5,5, który i komentarzem, że nie jest jeszcze w szczycie formy co doskonale, z czego doskonale zdaje sobie sprawę również Stefano Pioli. Tonali zbyt wiele akcji opóźniał, spowalniał i to nie był ten Włoch, którego byśmy sobie życzyli oglądać, a w zasadzie nie w takiej formie, w jakiej chcielibyśmy go oglądać. W, Corriere, w gazeta dello Sport cytuję również kilka wypowiedzi, m.in. Evaniego, który ma nadzieję, że już w najbliższy weekend będzie dostępny Mancini w we w osobie własnej, że będzie po, po testach, które ma odbyć w tym tygodniu, dostępny na ławce trenerskiej. Oprócz tego właśnie to ta wypowiedź Grifo, Vincenzo Grifo, który powiedział o tym, o tej grze w Niemczech, ale sercu we Włoszech. Gianluca Wiali na obrazku numer dwa, który pełnił wczoraj rolę wice, ale jak widzicie wszystko jest, wszystko było na łączach, odbywało się i Mancini cały czas był z kadrą, mimo że w wirtualny sposób. Ten mecz było tyle Istotny, chociaż mówiliśmy, że trochę niechciany przez wielu, no bo te, te, te dywagacje czy problemy związane z powołaniami do kadry FIFA kontro, przeciwko ASL, czyli przeciwko lokalnym władzom sanitarnym i to, to, to całe zamieszanie we Włoszech, ale z drugiej strony mecz potrzebny do rankingu FIFA, do Włochom w kontekście punktacji, o tym wspomina również Gazeta Dello Sport. Włochom wystarczą teraz. Dwa remisy w meczach z Polską i Bośnią, lub jedno zwycięstwo, żeby w zasadzie być pewnym, że reprezentacja Adzurich będzie w pierwszej dziesiątce w rankingu FIFA, co oczywiście oznaczałoby, że będzie losowana. Um w, do, do Mistrzostw Świata, w, do Mundialu z pierwszego koszyka. 7 grudnia w Curychu odbędzie się losowanie, i to dlatego Włosi, oprócz całej historii związanej ze sponsorami, prawami telewizyjnymi oczywiście, inną. Częścią, czy inną twarzą, inną stroną tej, tej historii, to punkty w rankingu FIFA są też niebywale dla Adzurich ważne. No, czekamy w związku z tym na pojedynki z Polską, z Bośnią. Tymczasem nie tylko Włosi oczywiście grali swoje mecze towarzyskie. Portugalia mierzyła się z Andorą 7 do 0 i Bramka Cristiano Ronaldo, który wskakuje na czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów. Liderem oczywiście Józef Bikan z Republiki Czeskiej. Romario na drugim miejscu Pele, i dwóch Brazylijczyków jeszcze na... Podium, no i Cristiano dogania Ferenca Puszkasza Węgra, który miał, czy ma na koncie tyle samo Bramek, 746, no i Mito Thierry Quattro, no właśnie, na czwartym miejscu Ronaldo. Widzi też całą piętnastkę pierwszą, Miller z, nie, z Niemczech, z Niemiec, na siódmym miejscu Lionel Messi z Argentyny i tak dalej, i tak dalej. No, Ronaldo z kolejnym odhaczonym, powiedzmy, wyczynem, 746, pierwsze miejsce 805, więc brakuje, powiedzmy, całych, ilu? 50, no nie będę o tej porze kusił się na liczenie, 50 parę bramek, do tego, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce i zostać no, ewidentnie y, 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 liderem w klasyfikacji strzelców wszechczasów. Czy myślicie, że Ronaldo w, jeszcze w trakcie swojej kariery dogoni y, 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 Czecha? Myślę, że ma na to szansę i myślę, że na pewno ma na to ambicje czy ku temu ambicje, ale Corriere dello Sport pisze o Ronaldo z innej strony, oczywiście chwali go za ten wyczyn, ale l'ultima tentazione tytułuje swój artykuł y, rzym Dziennik i wspomina o tym, co powinien zrobić Juventus. Widzicie też nie tylko Annie Lego, ale też reprezentanta PSZ. No właśnie, wczoraj mówiliśmy, że Paris Saint Germain może chcieć no, zaczaić się na Portugalczyka, gdyby ten chciał zmienić barwy klubowe. Na razie nie ma o tym mowy ze strony Juventusu i Portugalczyka, ale gazety pociągają czy ciągną ten temat, który zaczęliśmy wczoraj i. Em, piszą o tym zainteresowaniu, czy tym, o czym powiedział Leonardo, o tym, że PSG jest jednym z pięciu, sześciu klubów, które mogłyby sobie pozwolić na pozyskanie Portugalczyka, no i Corriere zastanawia się, czy przypadkiem nie byłby to rozsądny ruch Juventusu, bo z jednej strony oczywiście Marka, z drugiej strony ten appeal, czyli to przyciąganie, ta atrakcyjność klubu podniesiona przez obecność Cristiano Ronaldo, ale z drugiej strony łączne koszty transferu Ronaldo to 230 milionów Euro to jest koszt Juventusu, wyższy tylko koszt um, związany z transferem Neymara 310 delikatnie ponad 310. Um, Milionów euro. No i pytanie: Czy Juventus nie postąpiłby słusznie, i to jest pytanie, które chciałbym zadać również Wam dzisiaj, bo ciekawi mnie Wasza opinia w tym temacie. Pozbywając się Ronaldo, rozwiązując z nim kontrakt, biorąc pod uwagę plusy i minusy, bo plusem ewidentnie są finanse, które mógłby pieniądze, które Juventus po pierwsze oszczędziłby, pewnie coś by jeszcze zarobił na sprzedaży Ronaldo, oczywiście, no i które mógłby reinwestować. Pytanie w kogo, czy faktycznie to byłby mądry ruch, również z punktu widzenia sportowego i z punktu widzenia marki Juventusu Corriere kusi się o komentarz, że Juventus jednak te koszty nie zwracają się jeszcze w takim stopniu w jakim oczekiwałby tego turyński klub, choć dużo mówiło się o oczywiście efekcie na giełdzie, o tym jak to wszystko wygląda i jak bądź co, bądź zyskują Bianconeri na tym transferze, ale rzeczywiście obciążenie finansowe niebywałe, nieliche i bez wątpienia jest to, czy może być zagwozdka, choć na razie zarówno Paratici, Andrea wszyscy mówią, no nie ma tematu, słuchajcie, nie, w ogóle nie zaczynajmy tej dyskusji, ale dyskusje, jak widzicie, nie przeszkadzają, czy, czy to, to nie przeszkadza gazetom, które lubią o tym dyskutować, zresztą Corriere wspomina, że Manchester United w zasadzie jego kibice um, marzyliby o powrocie Portugalczyka do, do Anglii, do, czerwo, do ekipy Czerwonych Diabłów um, comeback home Ronaldo to apel z wczoraj na Twitterze wielu kibiców Czerwonych Diabłów, wielu kibiców Manchesteru United, który, którzy chcieliby, żeby 36-latek powrócił niczym jeszcze nie tak dawno, w sumie relatywnie nie tak dawno, Paul Pogba. Pytanie, czy to powinno się zadziać? Zapraszam do dyskusji. Chętnie poczytam Wasze komentarze, podyskutujmy na ten temat. Tymczasem Gazeta Delo Sport poświęca rozkładówkę, jedną z rozkładówek dzisiejszego wydania tematowi kontraktów. Pronto, ki firma. Halo, kto odnawia kontrakt. No i trzy postaci. Don, Donna Ruma, Lautaro i Dybala, ale na, w różnych kolorach. Zwróćcie uwagę, semaforii, światła drogowe. Donna Ruma na zielono, Lautaro na żółto czy pomarańczowo, no i Dybala na czerwono, no i na tym mógłbym skończyć, bo um, o ile Milan pozostaje optymistą w temacie Donnarumy, tutaj czytamy w tym artykule, że zagwozdką nie, nie jest pensja. No, Ruma zażądał za pośrednictwem swoich achendów powiedzmy 7,5 miliona euro. E, obecnie zarabia szóstkę, pewnie między 6 a 7 to się skończy, ale tutaj do rozwiązania kwestia klauzuli odejścia. Mino Rajola chciałby uzależnić e, aktywację tej klauzuli od występów netto powiedzmy Donnarumy w Lidze Mistrzów w kolejnej edycji. Milan próbuje tutaj negocjować, ale co do samego przedłużenia kontraktu raczej nie ma wątpliwości. W kwestii Lautaro chodzi również o pieniądze. Lautaro oczekuje wyższego wynagrodzenia. Oferta to 5 milionów, oczekiwanie 7,5. Więc kasus mówiliśmy podobnie jak z Latana Ibrahimowicza w kontekście negocjacji wysokości zarobków, ale jesteśmy, jeżeli mogę tak to określić, mniej więcej w połowie drogi. Inter zastanawia się, intermierzy się również z finansami w czasach pandemii. No, najtrudniejsza sytuacja wydaje się i to nie tylko z perspektywy zarobków, ale w ogóle Paulo Dybali, choć ciekawy jestem, na ile to jest pompowane przez gazety, a na ile faktycznie taka sytuacja ma miejsce, no bo tak, Juventus oferuje 10 milionów, 15 milionów to przynajmniej ta w teorii mediów to, to żądanie Paulo Dybali, Dybali. No i to, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to oczywiście wszystko co wokół Dybali w tym momencie się dzieje. Zniszka formy, dyskusje, niezadowolenie Dybali, a przynajmniej to opisywane przez przez gazety. Na to proponuję wziąć oczywiście zdrowy namiar, zdrowy podejść do tego ze zdrowym dystansem, ale jak gazeta słusznie zauważa, jeżeli w styczniu, jeżeli na początku 2021 roku strony nie dojdą do porozumienia, możemy spodziewać się, że lato 2021 będzie gorące zwłaszcza dla kibiców Juventusu oraz klubów chcących stara się o odybale, niż możemy sobie tego to, to sobie wyobrażać. I przyszłe lato, jeżeli na początku roku czy na wczesną wiosną się strony nie dogadają, może być tym latem, w którym Paulo opuści Juventus. Zobaczymy, no, na pewno czekają nas jeszcze dywagacje na ten temat, trochę ucichła ta cała sytuacja i ta dyskusja, ale wraz ze słabszymi ocenami dla Paulo Dybali oczywiście temat wraca. No ale Corriere dorzuca jeszcze kamyczek do tego ogródka kontraktowego i pisze o Czalhanoglu. I o temacie kontraktu zawodnika z Milanem. W tym momencie piłkarz zarabia 2,5 miliona euro rocznie, a chciałby co najmniej dwa razy tyle, czyli 5, może 6, a może nawet 7, jak pisze Corriere dello Sport, milionów euro rocznie. Co ciekawe, przygląda się tej sytuacji, a w zasadzie już się tam czai na Turka, Atletico Madrid, które jak pisze korierę, zwąchało, czy wyniuchało okazję do sprowadzenia Czalchanoglu za darmo, jeżeli ten nie dogada się z Milanem. Turek, który no, różne momenty w Milanie przeżywał, ale ostatnio zdecydowanie częściej jest tym decydującym, tym kluczowym zawodnikiem, choć po tej kontuzji kostki może już nie tak jak wcześniej, ale Nadal nie można mu odmówić istoty piłkarskiej, jaką, jaką wnosi, czy, czy jak istotnym jest graczem dla Piolego. No i pytanie, czy Rossoneri dogadają się z nim. Paolo Maldini zapytany o to, mówi, że powiedział tylko tak na odczepnego trochę, że każdy tydzień może być tym dobrym, tym decydującym na podpisanie nowego kontraktu, ale również poza Donnarumą, poza dybalą, poza Lautaro nie należy zapominać też o, o Milanie i Czalchanoglu a także o, słuchajcie, i o tym również korierę e, Interze i Naingolanie, który powinien w Interze się odnowi, e, od, odnowić, odrodzić, la rinashi taekui. E, o czym ten artykuł? Naingolan, który może... Po pierwsze, no jak pamiętacie, nie został wypożyczony ostatecznie do Kaliarii, z uwagi na to, że Nerazzurri nie zgodzili się na wypożyczenie. Mówili albo sprzedaż, albo piłkarz zostaje. Ostatecznie oczywiście został, ale no nie gra zbyt często. I pytanie, czy ma szansę po tej przerwie na reprezentację wrócić do składu Antonio Conte. Rzymska Gazeta pisze, że może być tym tercołomo, trzecim człowiekiem w pomocy, którego być może właśnie idealnie potrzebowałby Antonio Conte oprócz Vidala, oprócz Barelli, którzy są ja pisze gazeta ormai due punti fermi, czyli praktycznie pewniakami w pierwszym składzie drużyny na Radzurich, ale ostatnio w gazetach, pamiętacie, też sporo się pisze o tym, że Antonio Conte potrzebuje takiego człowieka, który byłby łącznikiem pomiędzy drugą linią, a linią defensywy, czyli tego, który gra powiedzmy w takiej pozycji klasycznego mediano defensivo pomocnika, pomocnika defensywnego i kto wie czy Naingolan jeżeli posprząta sobie w głowie i to słowa Corriere dello Sport i i już przestanie myśleć o Cagliari choć ciekawe skąd Corriere tak jest przekonany że Naingolan cały czas myśli o tym Cagliari no ale okej okay. um, jeżeli poukłada sobie w głowie, to może być też poważnym wzmocnieniem. No słuchajcie, oprócz tego ciekawie byłoby oglądać chyba raz oglądaliśmy, albo poprawcie mnie, jeśli się mylę, proszę. Na ingolana z widalem w jednej pace, w jednym składzie no, powierzchnia tatuaży na metr kwadratowy była zdecydowanie większa w tamtym meczu, ale no, to może być też ciekawy rozwój wypadków. 41 minut, jak 41 minut w czterech meczach w sumie zagrał w tym sezonie Radzia ale to jeszcze nie ostatnie słowo belga, no i gdyby faktycznie on się odrodził, powiedzmy, i Antonio chciał na niego stawiać, to zdecydowanie ta druga linia, myślę, mogłaby ciekawiej wyglądać. No dobrze, tyle o kontraktach. Dzisiaj trochę tematycznie, dzisiaj trochę mniej o klubach, ale trochę z perspektywy różnych kwestii, problemów, tematów. Prasa przygląda się wydarzeniom we Włoszech, no ale ciągnie się też temat i nie, ci, nie milknął echa powrotu. Cezare Brandelego do Fiorentiny. Corriere Dello Sport pisze o Kłota Cento, czyli em, w zasadzie czterech. Zwycięstw, które bra których brakuje Prandellemu do pułapu 100. Zwycięstw w Serie A. Prandelli ma na koncie 190 meczów rozegranych w Serie A, jak widzicie, zdecydowana większość wygranych. No, można powiedzieć, że po połowa z nich um, to sukcesy um, połowa plus jeden mecz, dokładnie. 96 zwycięstw, 40 remisów i 54 porażki. Um, przeanalizowane również z tego percorso, ta, ta przygoda z Fiorentiną um, i um, średnio punktów, ile zdobywał. Najlepszym sezonem sezon 2005. 2006, później 26, 27 również, później 2008, 2009. Ostatni Fiorentinie zdecydowanie najsłabszy. No i teraz pytanie, czy Prandelli, ta no jeszcze nie druga połowa sezonu, ma więcej, powiedzmy 3 czwarte sezonu, powiedzielibyśmy do rozegrania, jeśli nie więcej okaże się szczęśliwa pod względem, no na pewno sięgnie tych, tego pułapu 100 zwycięstw, co do tego nie mam wątpliwości, ale pytanie, czy to słuszna decyzja, o tym również dyskutowaliśmy wczoraj z Tomkiem Lipińskim, Michałem Borkowskim, bo z jednej strony ciekawa i emocjonalna, Prandelli wraca do domu, Cesare Secondo pisała jeszcze wczoraj Gazeta Delosport, Sport, czy przedwczoraj, natomiast no, pytanie, czy to łatanie dziury w tym momencie i przyszywanie łaty na tym fioletowym ubraniu do końca sezonu, który, która zostanie wymieniona później, już nie jako łata, ale może już jako nowa za nowe, nowe ubranie, nowy garnitur w postaci chociażby Mauricio Sariego czy Juricia. Kto wie? W... Gazeta póki co zastanawia się nad tym, jak zagra Prandelli, bo mówi się sporo o ustawieniu 4-2-3-1, ale gazeta twierdzi, że tym wyjściowym może też okazać się 4-3-3 i Prandelli może nieco inaczej poustawiać. Piłkarze niż jeszcze nie tak dawno, jak inni. No, oczkiem w głowie jest między innymi Christian Cuame, który którego Prandelli zna jeszcze z czasów Genoi i którego może ustawić na skrzydle ataku, nie jako dziewiątkę, bo no, trudno powiedzieć, czy ten zawodnik faktycznie jest taką dziewiątką, ale na, na pozycji skrzydłowego, ofensywnego, oprócz tego rozważania, jak zagrać, czy przypadkiem Amrabat i Castrowi. Dwóch półskrzydłowych nie mogliby grać wyżej, troszeczkę za tą punktą za tym najbardziej e, wysuniętym napastnikiem w ustawieniu 4, 2, 3, 1. Więc dywagacje gazety na temat tego, jak zagra Prandelli, który już trenuje od pierwszego dnia, od momentu, w którym został zaprezentowany medium, czyli od wczoraj 63-latek, już pracuje z m, m, swoją drużyną. E, bardzo ciekawy przypadek, któremu będziemy się przypadek, bardzo ciekawy scenariusz, którego będziemy, któremu będziemy się zdecydowanie przyglądać. E, no i czy ten powrót okaże się Dobrym powrotem. Ja jestem zawsze ostrożny, tak jak wspominałem wczoraj w temacie tych powrotów: z Zidane do Realu, Pirlo, bądź co bądź w innej roli, ale do Juventusu. Te emocjonalne powroty zawsze gdzieś tam nad nimi wisi to widmo, że coś nie wypali i osoba powracająca będzie nie bohaterem, a nie wypałem i być może zrujnuje swoją legendę, być może nadszarpnie swoje nazwisko i swoje bądź co bądź wyczyny w klubie do którego wraca. No, zobaczymy. Napoli. Co dzieje się w temacie Napoli? Napoli się nie poddaje i się nie podda. To, tego możemy być pewni. Napoli Siribella buntuje się przeciwko temu, co usłyszało i przeczytało od w, 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 w tym, tym uzasadnieniu wyroku sądu apelacyjnego. Nie zatrzymamy się. Non ci fermeremo, zapowiada Aurelio de Laurentis. Myślałem, słuchajcie, i tu muszę przyznać, że, że są jeszcze dwa co najmniej, no co najmniej to w takim razie miałem rację, że mówiąc co najmniej wentyl bezpieczeństwa, powiedzmy w tym stwierdzeniu, dwie instancje, do których może odwołać się Napoli, w zasadzie jest jeszcze trzy. Jedna sportowa, jak widzicie na górze, bo wykorzystały już Napoli dwie, dwie instancje. Po pierwsze sąd sportowy, później apelacyjny sąd sportowy, instancją trzeciego stopnia czy trzecią instancją jest kolegium gwarancyjne. Sportowe Kolegium Gwarancyjne Koni, czyli Włoskiego Komitetu Olimpijskiego, i do tej jednostki, do tej instancji teraz będzie Napoli się odwoływać. Następnie TAR, czyli już przechodzimy do tej justycji administratywa, czyli sądownictwa zwyczajnego, TAR, Trybunał Arbitrażowy Lazio, później Consilio di Stato, czyli Rada Stanu, Ostatecznie adwokat Napoli zapowiada, że jeżeli będzie trzeba, to będą walczyć do krwi ostatniej kropki, z żył, jak moglibyśmy powiedzieć, czyli w zasadzie do samego końca chcą wykorzystać wszystkie instancje. No i pytanie, jak to się skończy, bo. Um o czym zresztą też wczoraj rozmawialiśmy, co by było, gdyby pod koniec sezonu, gdzie tabela była bądź, już, bądź co bądź już okrzepnięta, być może o kwestii mistrzostwa no, decydowałyby pojedyncze punkty i gdyby, powiedzmy, te trzy punkty zostały odebrane Juventusowi, bo mecz zostałby rozegrany i Napoli by wygrało i klasyfikacja by się zmieniła, w jedną bądź w drugą stronę, to co wtedy byłoby, jaka burza we Włoszech, możecie się spodziewać znając Włochów i znając Serie A, co tam wtedy by się, się działo. No, dywagacje również wokół Lazio i wokół tematu koronawirusa, o tym dzisiaj Gazeta dello Sport, Lazio Sotto e Lazio pod lupą cały czas trwają kontranalizy, tak nazywają Włosi, tych wymazów, czy wyniku, te, testów przeprowadzonych między innymi przed meczem z Juventusem, przed meczem z Torino, prowadzone przez niezależny szpital i prokuratura Avellino potrzebuje jeszcze kilku dni, osoby prowadzące to, to postępowanie proszą, czy rzeczoznawca współpracujący z prokuraturą prosi o kolejnych pięć dni, żeby jeszcze pogłębić te analizy, żeby przeprowadzić dodatkową analizę, ponieważ sprawa jest, no bądź co, bądź poważna. Lazio ryzykuje zarzuty i to niebanalne, między innymi oszustwa, czy narażenia zdrowia i życia Włochów, bo to nie tylko chodzi o piłkarzy, chodzi o sędziów, chodzi w ogóle o społeczeństwo włoskie. Na razie żadnych zarzutów nie postawiono i być może, słuchajcie, to jest jedna z, z opcji, że Lazio jest tutaj absolutnie w porządku i czyste, albo jest ofiarą być może no, niedopatrzeń ze strony laboratorium, zresztą laboratorium Futura diagnostyka po prawej stronie widzicie zdjęcie pana Waltera Takone, który jest właścicielem tej sieci laboratorium, zresztą znajomym Claudio Lotito, no i to, to on jest bądź co bądź odpowiada nazwiskiem i głową za... Za, za pracę swojego laboratorium. No ale właśnie, gazeta zastanawia się, czyje głowy polecą, bo dzisiaj przesłuchiwany ma być doktor, lekarz Lazio przez prokuraturę Włoskiej Federacji Piłkarskiej i pojawia się scenariusz, że być może z politycznego punktu widzenia to jego głowa w tym całym zamieszaniu, bałaganie poleci. Musimy jeszcze poczekać trochę na rozstrzygnięcie, przynajmniej 5 dni, więc możemy spodziewać się, że, że gazeta będzie bombardować Lazio, korierę będzie raczej wyważoną narrację, jak do tej pory uprawiać. No ale gazeta porusza w ogóle temat tych, tych, tych kwarantan, w zasadzie izolacji, których nie trzymają się, czy wytycznych ASL, lokalnych sanepidów, których nie trzymają się piłkarze. La bolla skopiata, bańka, pęknięta bańka, a w zasadzie chodzi o właśnie tych zawodników, którzy pomimo zaleceń czy wytycznych lokalnych władz sanitarnych decydują się na opuszczenie kraju, miejsca pobytu. I to, słuchajcie, to jest. Problem bez względu na to, co myślimy o, osobiście o koronawirusie, o, o, o całej sytuacji związanej z pandemią, to to jest też problem stosowania się do wytycznych, a w zasadzie też wyznaczania tych wytycznych i kogo Włosi mają słuchać. Ronaldo niegdyś pojechał na zgrupowanie Portugalii przed, czy w zasadzie po niedoszłym meczu Juventusu z Napoli. Teraz dwóch Serbów, którzy opuścili Fiorentinę, oprócz tego Cáceres, więc więc to nie tylko o Serbów mowa, o Serbach mowa. O tym wszystkim ma dyskutować już w najbliższy poniedziałek Rada Włoskiej Federacji Piłkarskiej. No bo do doprecyzowania jest protokół i to w kilku punktach. O tym: Corriere dello Sport, Teste Bolla, La Stretta. No i właśnie, ma zostać on doprecyzowany, tenże protokół, pod kilkoma względami. Po pierwsze, wymazy mają przeprowadzać, ma przeprowadzać badania niezależna, scentralizowana jednostka, czyli kluby nie będą polegały na własnych laboratoriach. Musi być to transparentne, przejrzyste i uspójnione. Jedna organizacja czy jedna firma ma niezależnie odpowiadać za przeprowadzenie i kontrolę tychże testów. Testów, które mają być też ustandaryzowane. Nie może być tak, że w jednym regionie inaczej są interpretowane ich wyniki, a w drugim już w inny sposób. Oprócz tego bolla, czyli ta izolacja, oprócz tego, że ma być określona jedno, jedno miejsce, w którym ma być zebrana drużyna, jeżeli jest w izolacji, bo do tej pory co jest, Albo w centrum sportowym, w jakimś hotelu, tak jak J-Hotel, albo piłkarz siedzi w domu. No i w różnych miejscach przebywają. Kontrola, czy, czy opanowanie całej sytuacji jest zdecydowanie słabsze, czy, czy mniejsze. Ma być określona jedna, jedna siedziba, sede unika, jak pisze Sport, w której ma przebywać zawodnik. Oprócz tego wyższe kary za złamanie, czy za opuszczenie miejsca kwarantanny, w związku z tym, jeżeli taki Ronaldo zdecyduje się na własną odpowiedzialność opuścić miejsce izolacji, no to ryzykuje dużo więcej niż w tym momencie. Oraz, oraz relacje z lokalnymi sanepidami, więc doprecyzowanie ich odpowiedzialności, doprecyzowanie kwestii przed kim odpowiadamy i przed kim odpowiadają kluby i zawodnicy, kogo mają się słuchać. Na przykład, kiedy dochodzi do bądź co bądź konfliktu interesów tychże sanepidów z FIFA czy z UEFA i tak dalej, i tak dalej, Czy je, czyje testy są tymi, których, które s, są um... Które testy należy, wyniki których testów należy brać pod uwagę i wykładnie, którą należy brać pod uwagę. No i słuchajcie, ostatni temat na dzisiaj: rozkładówka Gazety dello Sport, trochę bardziej piłkarska. Gazeta przygląda się, jak do grudnia, czy po, po przerwie reprezentacji do kolejnej, do końca roku, jaka, jakie percorso, jak jaka ścieżka czeka kilka pierwszych klubów w Serie A. Acacia del Panettone, czyli w pogoni za Panetone za tym świątecznym ciastem słynnym we Włoszech i różna sytuacja Milanu, Sassuolo, Napoli, tych klubów, które widzimy w górnej części tabeli. Najłatwiejszą ścieżkę ma zdaniem Gazety dello Sport Juventus. Obecnie 13 punktów na koncie i Juventus, który po przerwie wraca do gry 21 listopada i zagra z Cagliari, później na wyjeździe z Benevento, następnie derby Turynu, Torino, Genoa, Atalanta, najtrudniejszy przeciwnik z tych wszystkich, przynajmniej w teorii, później Pan Parma i Fiorentina. Milan zmierzy się od razu z Napoli, następnie Fiorentina, Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo, ciekawy pojedynek, no i na koniec 23 grudnia z Lazio. Napoli z najtrudniejszych pojedynków, no to oczywiście Milan, ale później też Roma, 16 grudnia Inter, a także później Lazio. Roma z kolei? No, zaczyna z Parmo, ale później już Napoli Sassuolo pod koniec grudnia Atalanta, może jeszcze Inter się przyjrzyjmy, zaczyna z Torino a z takich ciekawszych pojedynków następnie Sassuolo 16 grudnia Napoli na, na Giuseppe Meazza oraz koniec roku z Elasem Verona no słuchajcie, ciekawe pojedynki nas czekają kolejnych powiedzmy 7 pojedynków do, do końca Roku, więc w niewiele ponad miesiąc. W związku z tym będzie o czym rozmawiać, będzie o czym dyskutować, będzie co analizować. Póki co jeszcze czekamy na powrót Serie A, póki co jeszcze przerwa na reprezentację. No i póki co kończymy, słuchajcie, dzisiejszy przegląd włoskiej prasy sportowej. Widzę za mną, że już świta, już coraz jaśniej na dworze, w związku z tym należy zabierać się za robotę, powiedzmy. Życzę Wam udanego dnia. Jutro widzimy się po raz ostatni w tym tygodniu. O 8:30 bądź w okolicach. No, i cóż, później weekend piłkarski z prezentacjami i wracamy w poniedziałek. No, ale o tym może dopiero jutro. Na razie życzę Wam udanego dnia. Zapraszam jeszcze raz do obejrzenia odcinku Kurwa Słud na kanale sportowym i naszej dyskusji o tym, co się dzieje we Włoszech. No, i cóż, dzięki za dzisiaj i błona giornata, Amici Sportivi. Ciao!